Proszę Państwa, po raz 15 spotykamy się w klubie Sera Remizą, żeby razem o tej porze dnia, w piątek, przeżyć coś egzotycznego. Dzisiaj na pewno będzie egzotyczne, dlatego że miejsce, z którego pochodzi dzisiejszy nasz gość, jest, myślę, dla większości z nas bardzo historyczne, może nie historyczne, egzotyczne, a dla tych z Państwa, dla których to miejsce nie jest egzotyczne, tym z Państwa gratuluję już teraz. Wyczytałam, proszę Państwa, że mamy pewne związki z Kostaryką, bo o niej dzisiaj głównie będziemy mówić. I tak to jest, że Andrzej Chmielewski, który jest koordynatorem tego pomysłu deseru z kulturą, zawsze stara się organizować te desery tak, żeby jednak te związki z Polską, a czasami nawet i z Włocławkiem, były. I proszę sobie wyobrazić, że tym razem wydawało się, że tych związków nie ma. A jednak są. Za chwilkę Andrzej Chmielewski o nich opowie. A ja powiem tak, że czytając o Kostaryce, bo to jest taki dobry asumpt do tego, żeby także się tego w świecie dowiedzieć, zorientowałam się, że jednym z ponad 40 prezydentów tego kraju był Teodor Picado Michalski i miał ewidentne związki z Polską, ponieważ jego matka była Polką, była polską lekarką, która wyjechała do Kostaryki i poznawszy tam swojego ukochanego, wyszła za niego i była właśnie matką Teodora Picado Michalskiego, który później został prezydentem Kostaryki. Dawcą tytułu Bogactwo Wybrzeża jest Krzysztof Kolumb, który w 1502 roku podczas czwartej i ostatniej wyprawy do Ameryki odkrył Kostarykę i tak ją właśnie nazwał, ponieważ po hiszpańsku Costa Rica znaczy tyle co bogate wybrzeże. Costa Wybrzeże, Rica bogate. No i to jeżeli chodzi o język hiszpański, na dzisiaj tyle, przynajmniej z mojej strony. En el fondo de
Nothing.